Cześć. Chyba tak mało pytań nie dostałam już od naprawdę bardzo dawna. Także bardzo bym prosił, pierwsze co chcecie zrobić, to zanim dacie tą łapkę w górę, to możecie napisać jakieś pytanie, byle jakie, naprawdę. Okej, standardowo jestem tak mega pracowity, że nie chcę mi się wkleić tych screenów, więc po prostu będę czytał te pytania. Więc pierwsze pytanie zadał Bartosz Kazioch, jak ty tak dobrze montujesz? I nie wziąłem tego pytania dlatego, że chcę się tutaj pochwalić, tylko wziąłem to pytanie dlatego, że naprawdę było mało pytań. Szczerze mówiąc, nie znam odpowiedzi na twoje pytanie. Ja w sumie dla siebie nie montuję jakoś za dobrze, ale mi się wydaje, że mój montaż jest na dosyć wysokim poziomie, ponieważ ja już montuję filmy od jakichś 4 lat. Krystian Lewandowski, nagrasz live? I pozdrawiam. Również pozdrawiam, Krystianie. Z live'em w rok szkolny będzie mi się wydaje trochę ciężej, bo no ciężko mi naprawdę znaleźć czas, żeby ten live po prostu stworzyć. Chyba, że chcecie live półgodzinne, to wtedy mogę coś takiego zrobić, ale mi się wydaje, że live to jest tak minimum 1,5 godziny. Ja naprawdę nie mam dużo czasu, więc żeby tak znaleźć te 1,5 godziny na live, to jest naprawdę dużo. A druga kwestia jest taka, że ja w weekend zawsze nagrywam kilka filmów takich, żebyście mieli na tydzień, więc jeżeli ja bym poświęcił 1,5 godziny na live, a zawsze poświęcam to na nagrywanie i montowanie filmików, to skutek uboczny jest taki, że wy po prostu byście mieli mniej filmów w tygodniu, na przykład 2 filmy albo 1. Kiedy odcinek z CS-a? Zadał to pytanie Titanom Strike. Odcinki z CS-a myślę, że będą dosyć częste. Jak nie na tym kanale, to na pewno na drugim kanale, czyli Matmich Plus. Tam zazwyczaj wrzucam takie filmiki bez montażu, ale też często z CS-a właśnie. No i ostatnie pytanie. Mówiłem, że to już jest bardzo szybki Q&A i że bardzo mało było pytań. Takich, wiecie, w miarę sensownych, które się nie powtarzały, bo było dużo pytań, ale w sensie na przykład, czy masz zwierzę? Już na takie pytanie odpowiadałam. Dobra. Ernest Żmijewski. Kiedy ten challenge na 100 subów? Nigdy. Odechciało mi się naprawdę, tak się zdenerwowałem. Zresztą ja już o tym zrobiłem odrębny filmik, także nie będę tutaj dużo się tłumaczył, po prostu nie i koniec. Jeżeli ktoś jest dościekliwym, chce wiedzieć dlaczego, to polecam wbić ten filmik pod tytułem Oszukuję swoich widzów. No i to jest już na tyle w tym Q&A. Pamiętajcie, żeby zadać jakieś pytania w komentarzu i oczywiście łapkę w górę. Jeżeli będzie 20 łapek w górę, to nagram kolejny odcinek. Taki dosyć wysoki próg, ale też bym chciał zobaczyć, ile tych pytań się uzbiera. I po prostu nie chcę, tak wiecie, nagrywać go co tydzień czy tam co 2, tylko żeby był trochę rzadziej, tak? Żebyście ze mną dłużej zostali. No i to na tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!